Cześć, jestem Rafał Madajczak, pracuję w Gazeta.pl. To jest nasze Hot 16 Challenge dla dzielnych lekarzy i lekarek i całego personelu medycznego. Dziękujemy za nominację agencji K2. Pamiętajcie, link do zbiórki jest poniżej. Zaczynamy. 3, 2, 1. Ok. Posłuchajcie, nie jestem raperem, Gazeta.pl nie jest wytwórnią hip-hopową, nie umiemy w rapy. Umiemy za to w zadawanie pytań i oddawanie głosu tym, którzy się znają, dlatego za chwilę ktoś mądrzejszy ode mnie opowie wam, czego potrzeba, aby służba zdrowia stanęła na nogi. Dajesz. Polski system opieki zdrowotnej potrzebuje gruntownej, całościowej reformy. Polski system opieki zdrowotnej wymaga zwiększonego, wystarczającego dofinansowania, które zlikwiduje systemowe kolejki. Potrzebuje reformy polegającej na zmniejszeniu udziału drogiego szpitalnictwa na rzecz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tych świadczeń ambulatoryjnych, które są tańsze. I przede wszystkim z powodu ogromnych braków kadrowych pracowników ochrony zdrowia potrzebne jest odbiurokratyzowanie tych usług i przede wszystkim sprawienie, abyśmy nie chcieli emigrować za normalnymi warunkami pracy i godnym wynagrodzeniem. Tak więc taka reforma jest w stanie zatrzymać nas w kraju. Dajesz. System ochrony zdrowia potrzebuje znacznie większych nakładów na leczenie. Polskie PKB na zdrowie to ciągle mniej niż 5%. A średnia unijna wynosi około 9%. Kod pocztowy nie może decydować o dostępie do opieki zdrowotnej. Na leczenie onkologiczne w Polsce przeznacza się 42 euro na osobę, we Francji 156, a w Wielkiej Brytanii 171. Polscy pacjenci onkologiczni mają pełen dostęp tylko do 23 terapii spośród 101, którymi leczeni są Europejczycy. Nasza kadra medyczna jest przepracowana. Musimy zapewnić lekarzom lepsze warunki pracy i mniej biurokracji, która zabiera im 70% czasu przeznaczonego na leczenie pacjenta. Mniej pieniędzy w ochronie zdrowia to nie tylko mniej maseczek. To po prostu mniej uratowanych ludzi. To nasi bliscy. Matki i ojcowie. Siostry i bracia. Sąsiedzi. Nie musimy ich tracić. Dajesz. Pandemia COVID-19 wyostrzyła problemy, z jakimi tak naprawdę borykamy się od wielu lat. Niedobór środków, braki kadrowe, ale także chaos organizacyjny i rozmycie odpowiedzialności. Nie sprawdziły się wprowadzone ponad 20 lat temu takie rozwiązania, że jeden podmiot finansuje szpitale i przychodnie, a inne odpowiadają za ich sprawne działanie. Że mamy 600 szpitali publicznych, które rywalizują z sobą, zamiast współpracować i dzielić się zadaniami. To wszystko wymaga zmian. Większe nakłady to sprawa oczywista, ale jeśli chcemy utrzymać system składkowy, to konieczne jest uzyskanie społecznej zgody na podwyższenie składki. Większe pieniądze muszą być zdecydowanie lepiej wydatkowane, a to z kolei wymaga skupienia w jednym ręku. Na poziomie województwa, zarządzania i finansowania szpitali, precyzyjnego określenia zadań powiatów, poddania systemu demokratycznej kontroli i wreszcie wprowadzenia planowania, koordynacji i współpracy. Gdy to zrobimy, łatwiej nam będzie pokonywać kolejne wyzwania. Dziękujemy za ten wykon. To było Hot 16 Challenge dla dzielnych lekarek, lekarzy i całego personelu medycznego. A teraz nominacje. Mamy jedną, ale za to bardzo ważną, bo nominujemy Ciebie. Ciebie? Nie musisz nagrywać żadnego kawałka, chyba że bardzo chcesz. Ważne jednak, żebyś wpłacił lub wpłaciła tyle, ile możesz na zbiórkę, do której link znajdziecie poniżej. I żebyście też pamiętali o tym, co tutaj usłyszeliście, bo zbiórki na służbę zdrowia są mega fajne, ale może kiedyś doprowadzimy do tego, że nie będą już potrzebne. Trzymajcie się.